Zrobiliśmy wszystko, co możliwe, żeby środki na Izerę zachować w tym projekcie. Zastaliśmy je w części dotacyjnej, co oznaczałoby, że wszystko miałoby być gotowe do końca 2026 roku, no co jest kompletnie nierealistyczne, więc rozwiązanie, które przyjęliśmy, to było przesunięcie tych środków z części dotacyjnej do pożyczkowej, a to oznacza, że jeżeli decyzja będzie podjęta, to wystarczy do roku 2026 zakontraktować, a realizować można jeszcze do roku 2032, to już urealnia zupełnie ten projekt. Tak więc w KPO zostało zrobione absolutnie wszystko, aby dofinansowanie do tego projektu zachować. Dalej to już jest decyzja w rękach Ministerstwa Aktywów, czy podejmują decyzję o tej inwestycji. I jeżeli tak, KPO jest gotowe, żeby środki na to zostały przeznaczone.